Witamy Państwa, początek listopada, dzisiaj dzień zaduszny, jest więc okazja też, by wspomnieć twórców i legendy kina, ale powiemy też Państwu oczywiście o tym, co w repertuarze kina konesera, bo z nami dzisiaj pan Dariusz Romanowski. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry. Witam serdecznie, ale właśnie nim powiemy, to powiedzmy o tych koneserach kina, bo pewnie każdy z nas ma swojego ulubionego twórcę, ulubionego reżysera, ulubionego aktora. Jak to jest w przypadku pana, panie Darku? Kogo dzisiaj w tym zadusznym dniu warto wspomnieć, bo przecież tych ikon kina są dziesiątki, setki, tysiące. Mnie bardzo, ale to bardzo brakuje Krzysztofa Kieślowskiego. To na jego kinie się wychowałem, to jego karierę śledziłem i myślałem, że jeszcze wiele filmów będzie mi dane na dużym ekranie obejrzeć. Stało się, jak się stało. Nieubłagany los sprawił, że nie ma go już pośród nas od 20 kilku lat. Szkoda, bo bardzo bym był ciekaw, jak rzeczywistość współczesną widziałby ten wielki reżyser. Ja powiem tak, że ten mój zachwyt kinem zaczął się jeszcze dawno, dawno temu w szkole średniej i ogromne wrażenie zrobiła na mnie epoka przedwojennego romantyzmu, zwłaszcza w kinie niemieckim, Murnau, Lang, te postaci, które później okazały się miały wielu swoich wspaniałych następców i gdzieś tych twórców, później wędrując do kina włoskiego, kończąc właśnie na Pasolinim, to są ci twórcy, których wspominamy. Ale pewnie też wspomnielibyśmy i aktorów, bo każdy z nas miał ich i ma ich gdzieś tam swoich ulubionych i oglądając gdzieś tam to stare kino, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, to zawsze patrzymy na tych swoich idoli aktorskich. Tak, w ciągu ostatniego roku tylu polskich wspaniałych aktorów, że wspomnę chociażby tylko Jana Nowickiego, to pierwszy z brzegu, który już prawie rok nie żyje. W ciągu ostatnich miesięcy, nie ma praktycznie miesiąca, gdy nie dowiadujemy się o śmierci. Franciszek Pieczka. I mnóstwo wielu innych wspaniałych twórców polskiego kina. No ale teraz już przejdźmy do tego, co czeka nas podczas listopadowych seansów kina konesera. Zaczniemy 6. Powraca legendarny reżyser, czyli też David Fincher. Fincher. I powraca jego Zabójca. Później mamy 13. Poprzednie życie. Tak sobie notowałem i przypominałem sobie w głowie, ileż to tytułów takich jak Poprzednie życie jest w kinie i trochę jest w ostatnim czasie. Zresztą tak jak i później Osobliwości sycylijskie i na koniec W nich cała nadzieja. To jest polski film, który będzie kończył ten cykl tego miesiąca. To 27. To ciekawa propozycja, bardzo, jeśli chodzi o polskie kino, prawda? Laureat wyróżnienia w konkursie filmów mikrobudżetowych. Nie byłoby w tym nic ciekawego, gdyby nie fakt, że w polskim kinie powstał pełnowymiarowy film science fiction. Z tak małym mikrobudżetem okazuje się, można zrobić świetne kino. Gdy się ogląda już sam zwiastun, widać, że scenografia, kostiumy, kapitalne zdjęcia tworzą tak niesamowity klimat. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak to się udało nad Wisłą i Odrą. Kawał porządnego kina science fiction w dzisiejszych czasach. A wracając do tego, co pan mówił o tym sprzed kilkudziesięciu lat, to właśnie kiedy obejrzałem te zwiastuny filmu W nich cała nadzieja, to wie pan, co mi przyszło do głowy, to oczywiście zupełnie nie ma żadnego związku, ale na owe ówczesne czasy, film, który zrobił na mnie niesamowite wrażenie, Obi-Oba, Koniec cywilizacji. Piotra Szulki, ne? Prawda, Szulki. I jak zobaczyłem ten zwiastun, pomyślałem, pierwsze skojarzenie było takie, oczywiście zupełnie inny czas, epoka i wymiar filmu. Natomiast takie skojarzenie, jak to kino science fiction w Polsce może być bardzo różnie pokazane, prawda? Dzisiaj nie do wyobrażenia, ale to jest nieciekawa propozycja, teraz myślę, do młodego pokolenia, jak ono by właśnie Obi-Oba oglądała. Zwłaszcza, że temat sztucznej inteligencji obecny jest na co dzień, w naszym dyskursie, w szkole, w domu, w pracy, a tam ta sztuczna inteligencja, nie chcę spoilerować teraz fabuły filmu, natomiast ona ma tam ogromne znaczenie. No i teraz przechodzimy do filmu, o którym będziemy mówić, czyli Poprzednie życie. W XXI wieku naliczyłem parę filmów, w tym jeden taki, który utkwił mi też w pamięci z racji roli Adriana Brody'ego. Tam grał w tym thrillerze również Sam Neill o takim samym tytule. No ale teraz przenosimy się do zupełnie innego. Tam to był thriller, teraz będziemy mieli zupełnie inny obraz i zupełnie inne kino amerykańsko-koreańskie. Ktoś powie, że to melodramat, ktoś powie, że to typowa love story, a ja powiem trochę melodramatu, trochę love story. Gdyby
tak wziąć niektóre elementy kina Woody'ego Allena, Wong Kar-wai'a, Krzysztofa Kieślowskiego wspomnianego przeze mnie i paru jeszcze innych twórców, Richarda Linklatera, myślę, otrzymalibyśmy ten film, na który chcę Państwa bardzo serdecznie zaprosić. To jest kino typowe i nietypowe. Typowe dlatego, że mieści się w ramach gatunkowych, gatunku zwanego właśnie melodramatem albo love story, film o miłości niemożliwej. Natomiast sposób realizacji tego filmu, inteligentne podejście do scenariusza, do dialogów, przypomina mi właśnie najlepsze filmy tych klasyków, których nazwiska wymieniłem. Fabuła, można powiedzieć, jest prosta. 12-letnia dziewczynka wraz z rodzicami przeprowadza się ze swojej ojczyzny, z Korei Południowej, do Kanady. Później, jako dorosła dziewczyna, zamieszkuje w Nowym Jorku, ale tam w Seulu zostawia swoją szczenięcą miłość, swojego chłopaka, z którym później, po kilkunastu latach, odnawia kontakt. Za pomocą Skype'a rozmawiają, później tę znajomość internetową znowu zarzucają, by ponownie po kilkunastu latach znowu się odezwać i spotkać. I to pytanie, odwieczne pytanie, które wielu z nas pewnie sobie zadawało i wciąż zadaje, co by było, gdyby? Gdyby, prawda? Co by było, gdyby losy tych dwojga potoczyły się inaczej? Ona jest już praktycznie Amerykanką, wykształconą, zamężną, chyba nic nie zdradzę z fabuły filmu. Natomiast on cały czas w tej Korei Południowej wciąż za nią tęskni, ona za nim. Pytanie, czy się mogą zejść, czy ta miłość może się ziścić, mimo że jest w związku bardzo pięknym z artystą, pisarzem, nie narzeka na brak szczęścia. I ten miłosny trójkąt i przede wszystkim to wszystko, co ukryte jest między wierszami tych bardzo bogatych dialogów. Chcę powiedzieć, to jest film dla niektórych pewnie przegadany. Ja taki film uwielbiam. Gdy nie fabuła pchnie do przodu bohaterów, ale właśnie dialogi coś wnoszą. Bardzo soczyste, bardzo inteligentne, czasami z poczuciem humoru, czasami wyzwalające w ludziach wspomnienie, łzę. Jeśli chodzi o wspomnienia, to reżyserka nie ukrywa, że ten jej fabularny, reżyserski debiut jest filmem poniekąd autobiograficznym. Ona też wraz z rodzicami w wieku mniej więcej naszej bohaterki wyemigrowała do Kanady i teraz jest Amerykanką, ale pewnie zostawiła swoją miłość w ojczyźnie. Bardzo mądre, inteligentne, momentami nawet dowcipne kino. Polecam tym wszystkim, którym się w kinie nie spieszy, którym nie potrzeba wybuchów, pościgów, strzelanin, aby przeżyć silne emocje. Myślę, że to będzie jeden z faworytów kolejnego sezonu rozdania nagród, które już za miesiąc, półtora rozpocznie się i po tamtej, i tej stronie oceanu. Myślę, że to film, który już teraz podbija serca widzów, ale myślę, że także serca krytyków, którzy przyznają mu swoje nagrody. Mówmy się, to kino azjatyckie jednak wciąż ma dobrą renomę, jeśli chodzi, bo wspomniał Pan o Oscarach, prawda? I cały czas to kino się przebija. Tak, ale co ciekawe, to nie jest do końca azjatyckie. O ile twórczyni sama pochodzi z tamtego regionu geograficznego, o tyle właśnie wspomniany przeze mnie Woody Allen też swoje piętno na tej twórczyni odcisnął, bo te spacery po mieście, te niekończące się rozmowy, to jest klimat właśnie alenowski, typowo alenowski. Oni spacerują po Nowym Jorku, oni rozmawiają, nie mogą nacieszyć się swoją obecnością. Ale czy coś z tego będzie? Nie mogę zdradzić zakończenia filmu. Bardzo gorąco ten film polecam. Drodzy Państwo, no zdradzić się oczywiście nie możemy, natomiast na pewno możemy podać Państwu pytanie konkursowe na koniec naszego spotkania. Czego będzie dotyczyło? O tym już Pan Darek. Szanowni Państwo, 28 lat temu amerykański reżyser Richard Linklater nakręcił pierwszą, jak się okazało później, część ze swojej słynnej trylogii. Dwoje bohaterów, młody Amerykanin, młoda Francuzka, poznają się przypadkowo w pociągu jadącym do Wiednia. I tak od słowa do słowa postanawiają w tym Wiedniu wysiąść i spędzić najbliższych kilkanaście godzin rozmawiając. Proszę podać tytuł tego niezwykłego filmu w reżyserii Richarda Linklatera. O, to przypomniał mi Pan, że czas leci rzeczywiście, a to chyba każdy z nas ten film oglądał, co do tego nie mam żadnej wątpliwości. A Państwo, ja też nie mam wątpliwości, że jak zwykle podadzą prawidłowe odpowiedzi na pytanie naszego gościa. Jak zwykle czas na seans, @czasnaopole.pl. Czekamy na dwie prawidłowe odpowiedzi. Pierwsze oczywiście uhonorujemy nagrodami ufundowanymi przez sieć kin
Helios, a my zapraszamy Państwa na ten obraz już 13 listopada, to całkiem niedługo i na pewno to jest też perełka wśród tych planów repertuarowych Kina Komercyjnego. Zdecydowanie tak, proszę tego filmu nie przegapić. Do czego zachęca Państwa nasz gość, Dariusz Romanowski. Dziękuję Panie Darku. Dziękuję pięknie.